Rozdział dziewiąty. Zgorzkniały element przebrzmiałej nomenklatury. Ranek powitał mnie rześkim powietrzem i chwileniem ptactwa. Uniosłam, wolno z posłania głowy, w oczekiwaniu charakterystycznego tempego bólu i nic. Żadnych mroczek przed oczami, mdłości ani innych syndromów po wczorajszej zabawie drożdżami. Pani Edwino, usłyszałam z domu subtelne nawoływanie. Pani Edwino, zapraszamy na śniadanko! Musi pani koniecznie spróbować chlebka Malwinki. Wytknęłam na zewnątrz rozczochrany łeb i spojrzałam w promienną twarz pani Zofii. Ale ja tylko proszę mi nie mówić o żadnym kłopocie. Zapobiegła mojemu ewentualnemu krygowaniu się. Chleba to akurat u nas nie brakuje. Zlazłam ostrożnie z góry i napchawszy sobie kieszenie świeżą bielizną, przemknęłam się do łazienki. Z całą przyjemnością umyłam się w lodowato zimnej wodzie. Zaspokoiwszy przy okazji pragnienie bezpośrednio pod kranem. No, siadaj, że w końcu ponagliła mnie Malwina, kiedy stojąc na środku kuchni zastanawiałam się, czy aby wypada przystąpić do posiłku w dresie. Stół zastawiony był skromnie, ale niezwykle apetycznie. Chleb, masełko, jajka i konfitury. Wszystko zapewne swojskie i własnoręczne. W kuchni pachniało kawą zbożową i truskawkami. Dzień dobry. Przywitałam się w końcu. A dobry, dobry, roześmiała się pani Zofia. Proszę sobie siadać i się niczym nie krępować, wskazała mi miejsce koło malwiny. Poczekamy tylko na Wacława, dobrze? Karmi teraz drób. Ty widziałaś? Trąciła mnie malwina łokciem. Chleb się sam upiekł, szepnęła mi do ucha. To chyba dobrze zrobił, no nie? Puściłam do niej oko. Ale ja nic. Dziewczynki jeszcze się nie naszeptały, co? Pani Zofia popatrzyła na nas ciepło. Ty dziś chyba Malwinko z nami w pole nie pójdziesz, tylko oprowadzisz przyjaciółkę po okolicy, zaproponowała. Owszem, pójdę ciociu. Przelecimy tylko z Malwiną do pana Leśniaka, a potem was dogonię. A jaki wy interes do Eustachego macie, jeśli można wiedzieć? Y, właściwie, Malwina spojrzała na mnie skonsternowana. Właściwie to ja mam, skończyłam za nią, sama nie bardzo wiedząc o co chodzi. Dalszemu mataczeniu zapobiegł swoim nadejściem pan Wacław Niech będzie pochwalony Przywitał się, zdejmując słomkowy kapelusz y, Na wieki wieków Odpowiedziałyśmy chórem Jak się spało? Zapytał, myjąc ręce w emaliowanej misie Dziękuję, świetnie Odpowiedziałam zgodnie z najprawdziwszą prawdą Pani Zofia nalała do kubków kawy A wuj, stając u szczytu stołu Złożył ręce jak do modlitwy Stanęłam razem ze wszystkimi Wpatrując się w niego w skupieniu Panie, pobłogosław, te wszystkie dary, ten chleb, który dzięki Twojej szczodrości spożywać będziemy. Kiedy zamierzył się nożem w bochenek, by uczynić na nim znak krzyża, chleb podskoczył gwałtownie i wydał z siebie rozpaczliwy okrzyk. Jezu Chryste, miłosierny! Wuj odskoczył od stołu, a pani Zofia schowała się za jego plecami. Chleb uspokojony chwilowo znowu leżał grzecznie na stole. Pan Wacław, jedyny pośród niewiastami, Chcąc, nie chcąc, musiał jakoś wybrnąć z tej sytuacji. No więc, yy, pobłogosław ten chleb, z niekoniecznie kamienną twarzą ponownie wycelował nożem w bochenek. Chleb podskoczył jeszcze raz, dając iście akrobatyczny popis. Skakał, wirował i wył jak dziki. Jezu Chryste, miłosierny! wrzesnęłyśmy jednocześnie z Malwiną, i łapiąc niesforny bochen, wybiegłyśmy z nim na dwór. W jednej sekundzie domyśliłyśmy się, co się stało. To tu, chyba z tej strony, orzekła Malwina, przykładając do niego ucho. Pokaż, wyrwałam jej z ręki. Nie tu, bliżej środka. No co ty opowiadasz, zdenerwowała się Malwina. Z samego skraju. W ferworze tej szarpaniny nie zauważyłyśmy nadejścia pana Wacława. Stał tuż obok, z szeroko otwartymi oczyma. A bo to wuju Irek do Malwiny dzwoni, taki kolega. Chlebem? Zdumiał się Wuj. Nie. Wyszeptałam skonsternowana. Telefonem. Ale on chyba. jest tam w środku. Wycelowałam palcem w miejsce, z którego wydobywał się uporczywy jazgot. A niech mnie roześmiał się serdecznie pan Wacław. Niechże mnie kaczki zdepczą, rżał, waląc się po udach. A to dopiero ustrojstwo. Moczone gniecione ogniem przypiekane i przeżyło. Powinniście to skamerować i za drogie pieniądze odsprzedać. Otóż to żywa reklama dla firmy! Zofio! Zofio! Zataczający się ze śmiechu wuj Malwiny, wbiegł do kuchni. Przestał zauważyłam. No przestał potwierdziła smętnie Malwina. Ale wiesz co? Przyniosę słomkę. Będziemy dziabać i szukać. Tym sposobem odnalazłyśmy telefon bez całkowitej dewastacji chleba. Okazało się jednak, że to nie Isiu czynił takie larum, tylko mój tatuś. A to go przycisnęło. No tak, pomyślałam. Do wesela raptem trzy tygodnie, a tu szczęśliwe, katolickie stadło całkiem zdekompletowane. Ciekawa byłam, co też miał mi do zaoferowania tym razem. Jakieś wyrafinowane szykany, czy kuszące przekupstwo. A tam, róbcie sobie co chcecie. Mruknęłam z niechęcią i wyłączyłam telefon. Na śniadanie zjadłyśmy z Malwiną połowę rozbebeszonego bochenka w ramach autopokuty za wczorajsze występki. Wujostwo na szczęście w niczym się nie zorientowało, to też atmosfera przy stole panowała iście sielankowa. Żartowano sobie z całej tej sytuacji, bez cienia wymówek i pouczeń, i znowu pozazdrościłam Malwinie, dziwiąc się jednocześnie, jak w takich prymitywnych warunkach. Można cieszyć się życiem, tryskać humorem i pogodą ducha. Jakież inne były ich radości w porównaniu z tymi, którym hołdowałam do tej pory? Wystarczyło, że nie zanosiło się na deszcz i uda się zwieść z pola całe zboże, albo że kura zniosła jajo z podwójnym żółtkiem, albo że floksy miały w tym roku inny kolor, albo że no cokolwiek. W domu wujostwa Malwiny cieszono się z całkiem banalnych rzeczy. Zaś do drobnych przykrości podchodzono z pogodnym dystansem. Tu nikt na nic nie narzekał, nikogo nie obgadywał i nikomu nie złorzeczył. No to co, idziemy? zapytała Malwina, wyjmując mi z ręki pusty kubek. Jasne, poderwałam się wytrącona nagle z zadumy. A dokąd? Do leśniaka. Jak się dogadacie, to cię tam zostawię i polecę do pola. A ciotka i wujek już wyszli? Rozglądałam się błędnie dookoła. No co ty śpisz? Potrząsnęła mną Malwina i wywlokła za rękę na dwór. Nie, nie, zamyśliłam się tak jakoś. Poczekaj, zatrzymałam ją. Pamiętasz o czym wczoraj rozmawiałyśmy? O jej, no tak, zasypiła się Malwina, o tym prominencie. O moim tatusiu. Zeźliłam się. Możesz śmiało nazywać rzeczy po imieniu. No i co z tym teraz? Co? Nie wiem. Ale coś na pewno, jeżeli to naprawdę był on. To nie można tak sobie odpuścić po prostu. Daniel kazał mi szukać żywego. A kto tu z nich dwojga jest żywy do jasnej cholery? I to jest właśnie moje zadanie. Chcesz wpakować do ciupy własnego ojca? Zniesmaczyła się Malwina. Oczywiście, że nie chcę, ale chcę, żeby morderca Daniela przestał sobie brykać luzikiem po świecie kimkolwiek by nie był. Jeżeli według ciebie czyjeś ojcostwo jest okolicznością oczyszczającą z winy. Nie, nie jest. Malwina przyznała mi rację. Tylko nie chciałabym nigdy stanąć wobec podobnego wyboru. I ja też nie chcę. Ale to trzeba jakoś sprawdzić. Słuchaj, zaczęłam nie bardzo wiedząc, jak wytłumaczyć jej swój plan. Słucham. Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Zaczęłam mętnym wstępem. Normalnie, może. A jeszcze lepiej szybko. Chciałabym zdążyć pomóc wujostwu przed obiadem. Trzeba jechać do Warszawy. Tam na pewno coś wiedzą, bo jeśli to się zdarzyło gdzieś w okolicy, to na pewno trafiło do stołecznej. Ja bym tam pojechała. Pojechałabym, rozumiesz, ale nie mogę. Tłumaczyłam o Malwinie coraz bardziej uniesionym głosem. Nie mogę do cholery, bo jak się tylko próbuję stąd wyrwać, to zaraz wracam, jak ten bumerang. Kapujesz? Nie. Ja też nie. Całą noc jechałam. Zatrzymałam stopa i jechałam całą noc. I wszystko było po drodze. I Chojnice, i Bydgoszcz, Konin, Częstochowa. Wszystko było. A kiedy wysiadłam, okazało się, że jestem w wyjątkach. Kapujesz? Yy, nie. Ja też nie. Posłuchaj. Malwina położyła mi ręce na ramionach. Czy ty chciałabyś, żebym to ja tam pojechała? Mogłabyś? Zapytałam cicho. Yy, pomyślę nad tym. Odparła po chwili. Studiowałaś tam przecież. Masz tam pewnie jakichś znajomych. Może tak... Po nitce do kłębka, znalazłyby się jakieś odpowiednie dojścia, podjudzałam. A ja naugam coś twojemu wujostwu, ubłagam. Sama im naugam, obruszyła się Malwina. W końcu lepiej wiem, na co oni się łapią. Kochana jesteś, rzuciłam się jej impulsywnie na szyję. Naprawdę malwina, wyznałam całkiem już świadomie. Nie taka najgorsza z ciebie dziewucha. Ty też nie jesteś taka ostatnia świnia, jak myślałam. Wywdzięczyła mi się rykoszetem. Parsknęłyśmy śmiechem, rozbawione tą wyszukaną komplementacją. Ale gadaj mi tu teraz, o co chodzi z tym leśniakiem? Przypomniałam sobie o celu naszej marszruty. A ty mi gadaj, jak to było z tym chlebem? Odpowiedziała pytaniem Malwina. Ojej, przysnęło ci się, to poczekałam i wyjęłam, uprzednio wpakowawszy do środka telefon. A teraz leśniak. Pan leśniak to taki jeden wdowiec, staruszek. Gadałam z nim wczoraj. Gdybyś wpadła do niego codziennie na jakieś dwie-trzy godzinki, sprzątnęła coś ugotowała, to mogłabyś się u niego stołować i jeszcze zarobić parę groszy, co ty na to? Ale ja umiem tylko omlety robić, nic więcej. Przestraszyłam się. A, tam bajdurzysz, zgroniła mnie Malwina. Zupy ja nowej nie zrobisz, barszczu albo kury w rosole. No, to może jeszcze jakoś bym wydoliła. To znaczy, że umiesz wszystko. Tu się niczego innego nie jada. No, jeszcze w piątki ziemniaki ze zsiadłym mlekiem. Może ja powinnam zawrócić i jakoś się przebrać? Spojrzałam krytycznie na swoje wielofunkcyjne odzienie. Dajże spokój, ofuknęła mnie Malwina. Nie idziesz na salony. A, a poza tym to już jesteśmy na miejscu. O nie. Rozejrzałam się dookoła w przebłysku przykrej świadomości. To jest ten dom? W życiu. O co ci chodzi? Zdziwiła się Malwina. Tu mieszka ten cały leśniak? No. To jest niebezpieczny dewiant, skrzywiony emocjonalnie złośliwy staruch. Oszalałaś? Malwina usiłowała przepchnąć mnie przez furtkę, podczas gdy ja zapierałam się solidnie wszystkimi kończynami. To zwyczajny, całkiem sympatyczny staruszek. Czasami narowisty, ale na pewno nie niebezpieczny. Był to nawet naczelnikiem miasta w siedemdziesiątych latach. Szacowny obywatel. – Akurat! – dyszałam resztką sił. – Zgorzkniały element przebrzmiałej nomenklatury! – Tobie to nic nie odpowiada – zapała Malwina, pchając mnie za wzięcie od tyłu. – Obecna władza ci nie pasi, była władza ci się nie widzi. – Władza! – harczałam, czując, że drewniane słupki niepokojąco pochylają się pod moim naporem. – To władza! Jak zwał, tak zwał, ale modus operandi zawsze jest taki sam. – Puść to do cholery! – wrzasnęła w końcu Malwina. Chcesz mu na wstępie ogrodzenie zrujnować? No, wstęp to już był, westchnęłam, rozcierając obolałe dłonie. W burakach. A, to panu Eustachemu wlazłeś w szkodę, zarechotała. I co? Strach cię obleciał? Spojrzałam na nią z góry i, własnowolnie, przeszłam przez lekko rozchwianą furtkę. A ona czego tutaj? powitał mnie wstępnie pan Eustachy. Czy ja nie mówiłem wyraźnie, co będzie, jak mi jeszcze raz w drogę wleziesz? Ui, nieźle się musiałaś tej marchwina wpieprzać, syknęła mi w ucho stojąca za mną Malwina. E, dzień dobry, panie Leśniak, wystąpiła bohatersko na czoło. To jest właśnie ta pani, o której mówiłam. To jest ta? Wycelował we mnie palcem. Do gotowania? Spojrzał na mnie z podełba. A ile kura ma nóg? Spytał nieufnie. Sześciopak, czyli sześć. Odpaliłam bez namysłu. Nie wygłupiaj się, głupia. Malwina trąciła mnie w żebro. Dziadek jednak ewidentnie się ucieszył. Ym, bo wie pan, próbowała ratować sytuację. To jest moja koleżanka, dobra dziewucha, naprawdę, tylko ze wsi obyta, ale zaradna, szybko się uczy, nawet już umie upiec chleb. Tym razem to ja zasadziłam kuksańca Malwinie. Samotna jest, nie ma się gdzie podziać. A do tej marchwi to się panu z głodu tam wlazła. Z głodu, zawahał się pan Leśniak. Z głodu, potwierdziła Malwina, nie dopuszczając mnie do głosu. No to mogła powiedzieć, dziadek zadreptał w miejscu. Sam bym jej narwał, a i na drogę jeszcze uposażył, a ja myślałem, że to tak, z zamiłowania do wandalizmu. To co? Malwina wypchnęła mnie naprzód, jak jałowice na targu. Może zostać? Nocować będzie u nas, w stodole, ale jeść darmo nie chce. Honorowa taka. Ta ostatnia informacja zmiękczyła widać dziadka ostatecznie, bo spojrzał na mnie jakoś tak mniej zbójowato i zaprosił gestem do wewnątrz. Niech no wejdzie, burknął, zobaczymy, co potrafi. Kurę sprawiłem, zwrócił się do Malwiny. Jak rosł z makaronem uczciwy zrobi, to przyjmę. No to trzym się, klepnęła mnie w ramię Malwina. Ja lecę, przyjdź na wieczór. Pan Eustachy krzątał się po obejściu, pokazując mi co, gdzie trzyma, a ja łaziłam za nim krok w krok, usiłując wszystko spamiętać. To w garnku jest kura, poćwiartowana i umyta, objaśnił mnie na koniec. Jarzyna jest w ogródku, a jajka na makaronu kur. Mąka stoi w sieni, w worku. Rądle wiszą nad kuchnią. Ogień rozpalić umie. Jasne, przytaknęłam bez przekonania. Nie umie. Osądził dziadek i zabrał się do składania ognia. — Niech tylko nie hajcuje za mocno i dba, żeby nie wygasło. Wskazówki pana Eustachego rodziły nadzieję, że zamierzam nie zostawić sam na sam z moimi zmaganiami. — Ja przejdę z pola na jaką trzecią, pół do czwartej, to bym sobie życzył ciepłego zjeść. Zrozumiano? — Zrozumiano. Odrzekłam z większą już pewnością w głosie. — Jakoś to będzie. Pocieszałam się jednocześnie w duchu. W końcu ten łeb to mi raczej na ozdobę nie wyrósł. Jak tylko Eustachy zniknął za drzwiami, wlałam wody do gara z rozwałkowanym ze zwłokiem i pobiegłam do ogródka. Obwąchawszy wszystko dokładnie na klęczkach, wyciągnęłam z ziemi cztery marchwie, cztery pietruszki i cztery cebule, bo były cztery kawałki kury i tak jakoś jawiły mi się te proporcje. Posoliłam wszystko do smaku i przykryłam pokrywką. Zajrzałam do paleniska, by sprawdzić, jak to tam wygląda i by na tej podstawie móc utrzymać mniej więcej podobny stan. Dołożyłam na wszelki wypadek dwa drewienka i poleciałam do sklepu. Za całe dwa nabyłam najmniejszego kucharka, i odczekałam, aż ostatni marudzący klient opuści sklep. E, przepraszam panią, zagaiła nieśmiało ekspedientkę. E, jak długo gotuje się kurę? Sklepikarka spojrzała na mnie lekko zdziwiona. No, zależy, jaka stara. A jeśli stara? Myślałam, że takie ustachy to pewnie zażyna kury wyłącznie na zasadzie eutanazji. To godzinę na pewno, a może i więcej. No a po czym poznać, że ona już będzie gotowa? indagowałam coraz bardziej zdumioną kobietę. Widelcem trzeba dziabnąć. Jak mięso zaczyna odchodzić od kości, to już dobre. Dziękuję pani najmocniej. Zostawiłam pełną rozterek ekspedientkę i co tchu pobiegłam z powrotem. Piecu paliło się jak trzeba, w garnku bulgotało, więc w międzyczasie uprzątnęłam kuchnię, wyszorowałam podłogę i umyłam okno. Ależ ja mam tempo! Hu -hu", szepnęłam w zachwycie. W życiu jeszcze takiego motorka w dupie nie miałam. A ponieważ sprzątanie miało na mnie zawsze doskonałe oddziaływanie terapeutyczne, czułam teraz jego głód oraz niedosyt. Ale to potem, pomyślałam, rozglądając się dookoła. Tego rodzaju relaksacji, ja tu będę miała popachy. Spojrzałam na zegar. Właśnie dochodziła okrągła godzina kurze i kaźni. Próba widelca wypadła pozytywnie, więc wyłowiłam wszystkie kawałki i ułożyłam na talerzu. Doprawiłam rosół kucharkiem nad pietruszki i zastygłam w samozachwycie. Rosół był po prostu miód. Czyżby Daniel był tak świetnym kucharzem i wpływał teraz na moje kulinarne poczynania? Spojrzałam w stronę popękanego, szarego sufitu. — Ej — zapytałam szeptem — a makaron zrobić umiesz? Mąka i jajka powtarzałam półgłosem mąka jest w sieni, a jajka u kur. No to chyba jeszcze woda, a woda jest w wiaderku deklamowałam, licząc na jakieś potwierdzenie z góry. Rozejrzałam się za stolnicą. Znalazłam ją pod stołem przykrytym długą serwetą. Wałek też był a tam rzuciłam w stronę sufitu i poleciałam do sklepu makaron, poproszę wysapałam do ekspedientki tylko taki domowy. No, to zostało nam jeszcze całe złoty pięćdziesiąt, rzuciłam okiem na wydaną resztę. Przepraszam, najmocniej, odważyła się w końcu ekspedientka. Jakoś lepiej pani ostatnio wygląda najęła się pani gdzieś do roboty? Tak, przyznałam z wahaniem. Za kucharkę do pana leśniaka, ale proszę mu nie wspominać, że taka ze mnie śmojda, bo mnie wywali. Może pani na mnie liczyć. Kobieta uśmiechnęła się szeroko. A jakby był jakiś kłopot z gotowaniem, to proszę przyjść i zapytać, zamiast dokładać do interesu. Chyba się pani nie przelewa. Dziękuję. Dygnęłam grzecznie. Na pewno skorzystam. Po drodze wyczytałam dokładnie sposób przyrządzania makaronu i przyspieszyłam kroku, żeby mi nie wygasło pod kuchnią. Kiedy otwierałam drzwi między nogami, myknął mi wielki burykocur z kawałkiem kury w paszczy. A niechże cię porwie, cholera! Kiedyś ty mi tu wlazł, przeklełam w duchu i puściłam się za nim w pogoń. Jeszcze wyjdzie na to, że sama zeżarłam, pomyślałam, zapierniczając jak struś przez pustynię. Z tej wściekłości dostałam takiego szwunga, że po jakichś trzystu metrach kot poddał się walkowerem. Przycupnął w jakimś życie czy czymś takim i skulony czekał na śmiertelny cios. Chyba nigdy jeszcze nie widział takiej rozjuszonej gadziny. Wytargałam mu z pyska złodziejski łup i na ostatnich nogach wróciłam do chałupy. I co teraz? Obejrzałam sponiewieraną porcję. Obmyłam ją pod bieżącą wodą i ułożyłam na talerzu, a w okolicach śladów kocich zębów yy, dźgnęłam dla niepoznaki kilka razy widelcem. W czasie, kiedy gotowała się woda na makaron, zdążyłam doprowadzić się z grubsza do psychofizycznej równowagi. Wpadłam nawet na pomysł upozorowania samodzielnej pracy nad makaronem, Posypałam stolnicę i wałek mąką, stwarzając nawet miejscami przy pomocy wody łudę świeżego ciasta. Kiedy wrócił pan Eustachy, wszystko było na tip-top. I co? Sama tak nagotowała? spytał nieufnie, zasiadając do posiłku. Samiuśka zapewniłam, nalewając mu rosołu. Kurę życzy pan sobie do zupy, czy osobno? Do zupy, a jakże, sobie też nałoży. Z poczuciem całkiem solidnie zarobionej wyżerki. Równie solidnie napełniałam swój talerz, ale wkładkę gwoli uczciwości zrobiłam sobie skocie-gołupu. A czego to się tak poniewiera po świecie? Chłopią z chałupy przegonił czyjak? – zagaił Eustachy z nadzieją w głosie. Mm – Mhm – przytwierdziłam z pełnymi ustami. – A za cóż to, jeśli można wiedzieć? – spytał z radosnym błyskiem wokół. – Za wredność. Jakie to te chłopy miętkie dzisiaj do bab? Pokręcił głową w zgorszeniu. Ja bym tam nigdy, moi nieboszczki, za nie wyrzucił. Choć pysk miała, świeć pani nad jej duszą, jak te wrota od stodoły. Ja mam większy, stwierdziłam z pewnością w głosie. Tak, tak. Eustachy spożywał swój rosół w milczeniu, przyglądając mi się z niedowierzaniem. Panie Eustachy, przerwałam mu te rozważania, ma pan może rower? Stoi, w stodole, a bo co? Mógłby mi pan pożyczyć? Poprosiłam przymilnie. Tu wszędzie daleko, jak cholera. Już od rana aż mnie skręcało, żeby się wybrać do strug, a teraz miałam wolne przebiegi aż do wieczora. W międzyczasie przyszedł mi do głowy pomysł z rowerem, który znacznie ułatwiłby mi wszystkie planowane eskapady. Zobaczy się, mruknął. Czy ma wszystko jak trzeba. Za trzydzieści lat nikt na nim nie jeździł. Rower wyglądał jak muzealny eksponat. Ale posiadał wszystkie niezbędne elementy, czyli koła, pedały i siodełko. Czekałam, przebierając niecierpliwie nogami, aż pan Eustachy uzupełni powietrze w oponach i na oliwi łańcuch. Niech to jutro, raniej trochę przyjedzie! krzyknął za mną, kiedy już wytoczyłam wehikuł na drogę. Skinęłam głową i dosiadłam go z rozbiegu. No, nawet nie jest tak źle, pomyślałam, nabierając całkiem niezłego tempa. Rower, co prawda, trochę skrzypiał na początku. Ale po jakimś czasie przestał. Widać, dooliwił się jeszcze w czasie jazdy. Powoli zaczynałam nawet odczuwać przyjemność w tym sposobie poruszania się w terenie. Przydrożny krajobraz śmigał mi przed oczami zdecydowanie szybciej niż w czasie najszybszego marszu. Kiedy wjechałam już na leśną drogę, za wyjątkami, wydawało mi się, że mignęło mi gdzieś w oczach znajome wiśniowe auto. Rozejrzałam się uważnie, ale nigdzie go nie było. O mam jakiś, czy co? Przemknęło mi przez głowę. Chyba o mam. Uznałam w końcu, albo sarna. Nagle dostrzegłam coś, co znacznie bardziej przykuło moją uwagę: jakby znajomy piaszczysty dukt odbijający z szosy w las. Zlazłam z roweru i zaczęłam kontemplować owo miejsce z uwagą. Z pewnością nigdy tu nie byłam. Nawet kiedy przejeżdżaliśmy tędy z panem Chowierskim, nie rzuciło mi się w oczy. Wysiliłam umysł do granic możliwości i nagle zobaczyłam jedno ze zdjęć Daniela. Pożałowałam, że nie mam go przy sobie, ale byłam pewna, że to jest to. Miałam teraz y, nie lada dylemat. Z jednej strony coś nadal ciągnęło mnie na cmentarz, z drugiej zaś miałam nieodpartą ochotę zapuścić się w tą leśną dróżkę. Spojrzałam na zegarek. Było sześć po osiemnastej. Uznałam, że muszę niestety dokonać jakiegoś wyboru, który padł w końcu na to całkiem nieznane. Odwróciłam rower i ruszyłam w las. Tu szło mi nieco gorzej. Koła grzęzły od czasu do czasu w suchym piasku i miejscami musiałam wlec mój wehikuł zamiast wicewersa. Upocona i zakurzona zaczynałam powoli żałować swojej decyzji. Wyglądało bowiem na to, że droga nie ma końca, a w każdym razie, że nie ma tu nic godnego uwagi. No, chyba że połyskujące w słońcu jeziorko. To nagłe objawienie w postaci kuszącej wodnej tafli wmurowało mnie w podłoże. Przetarłam z wahaniem mokry kark i rozejrzałam się uważnie dookoła. A co, mi tam? Wrzuciłam rower w pierwszy lepszy krzak i popędziłam ku mokremu szaleństwu. Rozebrałam się błyskawicznie do rajskiego stroju i po chwili pławiłam się radośnie w przejrzystej, nagrzanej słońcem wodzie. Dno było piaszczyste i przyjemne dla stóp. Żadnego mułu, rzęsy wodnej i tym podobnych paprochów. Pluskałam się jak dziecko. Pływałam, nurkowałam i wyczyniałam rozmaite fikołki. Dawno nie miałam tak błogiej cielesnej radochy, to też z żalem usłuchałam podszeptu rozsądku i podpłynęłam do brzegu. No i proszę, dobiegł mnie skądś o zgrozo męski głos. A jeszcze wczoraj zupełnie nie wierzyłem w leśne nimfy. Tuż przy bezładnym kłębie moich ciuchów siedział sobie na kamieniu ot, tak, od tak niechcenia mój. Przydrożny znajomy z wiśniowego samochodu. Gdyby nie bezpośrednie oddziaływanie wody, spaliłabym się z pewnością z wściekłości i wstydu. Wonhamskie nasienie! ryknęłam ile tchu w mokrej piersi. I szansi od mojej garderoby, ty pieprzony z boczku, ty podglądaczu zafajdany. Widzę, że pięknej świteziance nie jest obce ludzkie słownictwo, a już miałem pewne obawy w kwestii porozumienia. Mężczyzna skłonił się dwornie, wstając z kamienia. W kwestii porozumienia, he? warknęłam, to w tył zwrot i wypad. Przepraszam, najmocniej, certolił się intruz, ale ja również mam prawo napawać się tym uroczym zakątkiem. Odruchowo spojrzałam w dół, czy mi aby nic z tej wody nie wystaje. Uspokojona nieco, postanowiłam pertraktować. Proszę bardzo, spróbowałam w jego tonacji. Chętnie udostępnię panu całe jezioro, ale najpierw muszę się z niego jakoś wydostać. Czy mógłby się pan stąd oddalić? Chciałabym się ubrać zimno i. Czy. Nie wystarczy, że się odwrócę? Nie wystarczy. To nielogiczne stwierdził z uśmiechem. Miałaby mnie pani przynajmniej na oku. Jeżeli się stąd oddalę, będę mógł panią śmiało podglądać z zakrzaka. Dobra, niech się pan odwraca. Zgodziłam się. Nie mając ani czasu, ani ochoty na dalsze ceregiele. Ubrałam się po omacku przez cały czas, wpatrując się w nahała. Przy najdrobniejszym ruchu byłabym gotowa przywalić mu Adidasem. Żegnam! Warknęłam, mijając go szerokim łukiem. Chwileczkę, proszę zaczekać. Już cię naczekałam. Ale proszę, no niechże pani na mnie spojrzy. nalegał, podążając za mną z uporem. Jeszcze czego? Przypomniałam sobie, jakie robił na mnie wrażenie za każdym razem, kiedy chciał mnie podwieść. Starałam się maszerować w taki sposób, żeby mieć go cały czas za plecami. Proszę poświęcić mi dziesięć minut. Nie mam. Pięć minut. Piłował wytrwale. Nie mam. Czy mogę w takim razie pani towarzyszyć? Spróbował zrównać się ze mną, co dzięki moim narowistym manewrom było raczej niemożliwe. Trudno. Pogodził się z sytuacją. W zasadzie jest pani kobietą atrakcyjną, że tak powiem, równomiernie. Zatrzymałam się tak gwałtownie, że facet o mało nie wskoczył mi na plecy. Słuchaj no, playbacku jeden, warknęłam przez ramię. Jeżeli zamierzasz mnie uwieść, to niedoczekanie twoje, a jeżeli masz zamiar mnie zgwałcić, to gwałć i spadaj, bo ja nie mam czasu. A niech mnie wybuchnął niepohamowanym śmiechem. Jest pani niemożliwa. Ale dlaczego playbacku? To skrzyżowanie playboya z bubkiem doskonale oddaje pański wizerunek. Facet, wybuchając od czasu do czasu śmiechem, lazł za mną niestrudzenie. Dotarłam wreszcie do krzaka, w którym porzuciłam rower i ustawiając się do niego cały czas tyłem, wytargałam pojazd spośród gałęzi. Zamierzałam odpuścić sobie na dziś dalszą wycieczkę, Przyszło mi jednak do głowy, że być może ten upierdliwy bubol wie, co znajduje się na końcu tej leśnej drogi. Czy wie pan może, co tam jest? Zapytałam, celując palcem za siebie. Tam dalej? No, nie bardzo. Ale może sprawdzimy razem? Uczepił się kolejnego pretekstu. Nie, nie to nie. Co nie? No, jak pan nie wie, to, to nie mamy o czym gadać. Podeszłam go zdradziecko. A jeśli wiem? Zapytał szybko z nutką nadziei w głosie. To jest pan oszukaniec! Gościa nieco zatknęło, ale się nie odczepił. Postanowiłam teraz zmienić taktykę. Położyłam rower na skraju drogi i usiadłam na pieńku. Facet natychmiast przycupnął obok mnie. Proszę pana, zaczęłam z powagą, patrząc mu prosto w oczy. Ja nie wiem, jaki pech mi ciągle pana podsyła, ale ja sobie tego nie życzę. Nie życzę sobie być skazywaną na pańskie wątpliwe uprzejmości. Nie mam nastroju ani do żartów, ani do flirtów. Ani nawet do niezobowiązujących pogawędek. Dlatego bardzo proszę pójść swoją drogą i mnie pozwolić na to samo, ok. Muszę przyznać, że powyższa prelekcja uszczknęła mi trochę zimnej krwi, czego mam nadzieję, nie było widać. Mój prześladowca był bowiem drugim mężczyzną, jakiego moje oczy zdołały spotkać w swoim życiu, spełniającym bez zastrzeżeń fizyczne kryteria faceta w moim typie. W każdym razie, na pierwszy rzut oka, nic nie zakłócało moich wymogów estetycznych. Patrzył na mnie teraz bez słowa, lustrując każdy szczegół mojej twarzy. Czego? Spytałam, zażenowana. Proszę umówić się ze mną na kawę. Powiedział cicho. Dosłownie ręce mi opadły. Odniosłam wrażenie, że facet jest głuchy, głupi albo bezczelny. Jutro wieczorem, dobrze? Dowiem się, co jest na końcu tej drogi i po bokach, i w promieniu najbliższego kilometra, na każdym centymetrze kwadratowym. Mówi pan serio? Czy to tylko taki bajer? Przysięgam. Dobra, zgodziłam się z wahaniem. Gdzie? Gdzie tylko sobie pani życzy. To w rynku, w wyjątkach. Jest tam, zdaje się, taka knajpka, nazywa się Meduza. Melisa. Wszystko jedno, będę o 18.00. Wsiadłam na rower i modląc się w duchu, żeby mi gdzieś nie ugrzązł, ruszyłam z kopyta. Rozdział dziesiąty. Blondynki myślą wyłącznie z głodu. Ja chyba kiedyś osi wieję przez ciebie, powitała mnie groźnie Malwina. Gdzie się znowu włóczyłaś I, i, i co to masz za złom? Byłam w strugach, sapałam, przepychając rower przez furtkę. A środek lokomocji pożyczyłam od pana Eustachego. No to właśnie szybko. Weźmiemy sobie żarcie do stodoły. Mam ci coś do powiedzenia. Nie jadłaś jeszcze kolacji? Zdziwiłam się. Jadłam, ale mogę zjeść jeszcze raz, żeby ci potowarzyszyć. Ja też jadłam, zełgałam. Zrób tylko jakieś kawy, jeśli możesz, a ja się umyję, jeśli mogę. Dobry wieczór? Dygnęłam wchodząc do kuchni. Dobry wieczór, odpowiedziało wujostwo jednocześnie. Jak minął dzień? dorzuciła ciotka. Dziękuję, całkiem fajnie. Pozwiedzałam sobie wszystko, co się dało. Nie użyj, szepnęła mi do ucha Malwina. Oni wiedzą, że pracujesz u Eustachego. Po pracy, znaczy się, dodałam szybko. Czy ja mogłabym skorzystać z łazienki? Ależ oczywiście, pani Edwino. Pani Zofia uśmiechnęła się życzliwie. Zawsze pani może i proszę nawet nie pytać. Chciałabym, żeby czuła się pani u nas swobodnie. Czy mogliby mi państwo mówić po prostu Edwino, Jakoś mi to paniowanie nie pasowało do tutajszej atmosfery. Jasne, ucieszył się pan Wacław. Będzie tak bardziej porodzinnemu. Zoha, zwrócił się do żony. Uszykuj no Edwince jakieś kanapki, a ona się tymczasem umyje. Hm? Spojrzałam z byka na Malwinę, ale ona jakoś dziwnie unikała mojego wzroku. Y bardzo dziękuję, ale ja już jadłam. Malwina obiecała poczęstować mnie kawą i to jest jedyna rzecz, o której marzę. Wychodząc z łazienki, trafiłam w samo centrum jakiejś szeptanej narady. Na mój widok trzy głowy natychmiast odskoczyły od siebie i przybrały niezobowiązujące wyrazy twarzy. – Powiedz mi, Edwinko, ale tak naprawdę, czy tobie wygodnie w tej stodole, bo może to Wacław by… – Nie ma mowy – przerwałam pani Zofii, szczypiąc jednocześnie Malwinę. – Ja zawsze chciałam zanocować w stodole – i jest mi tam wspaniale. Sianko pachnie, ptactwo rankiem kwili. Ty, co im się stało? Warknęłam Malwinie prosto w ucho. Siedź cicho i nie cuduj, otrzepnęła. To wszystko dla twojej sprawy. To co, to my sobie może tę kawę w stodole wypijemy? Dodała głośno. Bardzo chętnie Poparła ją żywo. No idźcie, uśmiechnęła się pani Zofia, orientując się w naszej gwałtownej potrzebie wymiany poglądów. Weźcie cały dzbanek. Dzięki, Ciociu. Malwina cmoknęła ją w policzek. Wdrapałyśmy się z całym uposażeniem na siano, lokując się na moich piernatach. No, coś ty im nagadała? napadłam Malwinę na wstępie. Traktują mnie naraz jak upośledzoną. Prawdę, znaczy się, że zwiałaś tatusiowi. Ogłupiałaś? A co miałam wymyślać? Skoro prawda jest yy, w zupełności wystarczająca. Dla wujostwa twoja postawa jest jak akt patriotyzmu. Oni żyją trochę minioną epoką, a ten dzisiejszy polityczny freestyle jest dla nich nie do strawienia. Kapujesz? Tak czy owak, jadę do Warszawy. Cieszysz się? Chryste. Jęknęłam słabo. Ale nie powiedziałaś im chyba po co? Nie. Tu wrzuciłam trochę własnej fabuły. Jakiej? Skutecznej. Jadę jutro wieczorem na dwa dni. I co? Znowu ci coś nie pasi? Malwina trąciłam ją subtelnie. Przepraszam, już mnie raz przepraszałaś, ale tym razem to co innego, bo wiesz, zawahałam się chwilę. Ja cię tak w to wszystko uwikłałam, nie pytając o zdanie, a teraz, jak się twoi rodzice dowiedzą o tych wojarzach, to nie dowiedzą się. przerwała mi gwałtownie. Wujostwo na pewno nie wyskarżą, a zresztą oni nie są zwolennikami tego typu metod wychowawczych, czyli mojego zesłania. – Nie są? – zdziwiłam się. – Nie są, bo widzisz, oni nie mają dzieci. Nieba by mi przychylili, jakby się dało. – A skąd weźmiesz forsę na ten wyjazd? – Tym się nie martw, mam. Rodzice dofinansowują mnie tu czasem, ale ja przecież na nic nie wydaję. No, Malwina pacnęła mnie w czoło. – Łeb do góry! Myślisz, że ja tak bardzo niechętnie tam jadę, co? – A chętnie jedziesz? No – Pewnie, że chętnie. Odwiedzę znajomków przy okazji. – No dobra, to teraz ty. Gdzie dzisiaj, Łazi, y, jeździłaś? Byłam w strugach, ale niczego nie zwęszyłam, bo znowu nawinął mi się ten wiśniowy dupek i mi wszystko pomieszał. Jaki znowu wiśniowy? Malwina spojrzała na mnie z podełba. O ten dziwny z wiśniowego samochodu, z boczek, podglądał mnie. Podglądał? A co takiego robiłaś? Kompałam się w jeziorze. Aha. A dokąd się wybrałaś docelowo? Och, na taką leśną dróżkę i chciałam się dowiedzieć, co tam jest dalej. To trzeba się było zapytać mnie, bym ci powiedziała, Malwina spojrzała na mnie krytycznie, tam jest ten dwór. Dwór paniska? Paniska! A jakbyś tylko łeb wystawiła z tej wody w dobrą stronę, to byś sama widziała. Zresztą chciałam cię poinformować, że to nie jest żadne jezioro, tylko dworski staw hodowlany. O, oh, sied! Wnerwiłam się, czując pod skórą na twarzy ognisty pąs. To przecież ten łachmyt musiał to wiedzieć. Jaka łachmyta? Malwina wyraźnie za mną nie nadążała. No ten łachmyt zboczek podglądacz, a ja durna jeszcze się z nim umówiłam. Umówiłaś się? Na randkę? Nie, na przesłuchanie. A to wieprzak. To po co ja tam teraz pójdę? Pójdziesz, pożyczę ci wystrzałową sukienkę i pójdziesz. Dla rozrywki choćby, a poza tym masz go teraz na widelcu i nie będziesz zbyt ufna. Masz iść, ale masz być nieufna i podejrzliwa. Dobra, pójdę i będę. No, stwierdziła Malwina z ulgą, bo faceci to gnojki. Gnojki, przytaknęłam z zapałem. No, może poza jednym Isiem. Ale Isiu to nie jest facet. Nie jest? To to co on jest? Malwina wybałuszyła na mnie oczy i po dłuższej chwili widocznego namysłu wyszeptała Nie wiem, ale ty się dowiesz na pewno, o ile pamiętasz, co mu obiecałaś. Zaraz cię pacnę. Chcesz przymierzyć teraz tę sukienkę? Malwina poderwała się zwinnie. Czy ja wiem? Zastanawiałam się. Nie chcę mi się. O której jutro jedziesz? O siedemnastej, PKS-em. A ty na którą? Na osiemnastą, w Meduzie. W Melisie. No, to zdążysz jutro, jak cię Eustachy trochę zwolni Akurat będę się go prosiła Jutro kazał mi przyjść raniej Zrobię co moje i szpulam Kładź się w takim razie I niech cię myszy nie zjedzą Szepnęła na odchodnym A ciebie pająki Odszczeknęłam się, gdyż Malwina bała się ich panicznie Jak ja myszy Wyparzyłam ze stodoły jak smagnięta batem Oj, chyba już nie jest raniej Jęknęłam spoglądając na zegarek Rozmyślania nad wypadkiem Daniela, jego sprawcą i wycieczką Malwiny do stolicy, zajęły mi znaczną część nocy, toteż obudziłam się z proporcjonalnym poślizgiem. Lecę, wetknęłam skołtuniony łeb w kuchenne drzwi. A dokąd to? Malwina wciągnęła do wewnątrz moje pozostałe członki. No jak, dokąd? Do pana Leśniaka. Opędzałam się od niej zniecierpliwiona. Miałam przyjść raniej. Ósma dopiero głupolu. Podsumowała mnie, zgromiona natychmiast wzrokiem przez panią Zofię. Raniej to znaczy wcześniej. Wczoraj byłyśmy tam przed południem, więc uumień się jak człowiek, usiądź i wypij chociaż kawę. Ochlapałam się błyskawicznie zimną wodą, trzema haustami wypiłam kawę i oznajmiłam ogłowi, że dla mnie raniej ma nieco inne znaczenie. A tak naprawdę to chciałam uniknąć namów do spożywania śniadania, bo skoro powiedziałam sobie, że nie będę ich obżerała, to nie będę. Wetknęłam jeszcze zapasek od spodni poezję Daniela i skoczyłam na rower. Wyglądało na to, że pan Eustachy pojmował to swoje ranie i podobnie jak ja i czekał już na mnie z michą jajecznicy. W sam raz przyszła, burknął po swojemu, podsuwając mi krzesło pod zadek. Siadaj i zje, żeby miała siłę! Do roboty. Ale to zdaje się ja panu miałam gotować, a nie pan mnie, krygowałam się, przełykając ślinę. Dziadek spojrzał na mnie tak, że usiadłam dosyć odruchowo. A co dziś mam gotować? Spytałam szybko, pakując jednocześnie łycha do gęby. No a jakże? Wczoraj był rosół, to dziś pomidorówka. Kuraka jeszcze zostało. Aha, no to ja niewiele dziś będę do roboty miała. No, chyba, że pranie zrobi. A pewnie, że zrobię, zgodziłam się skwapliwie, dumając jednocześnie, jak i w czym. Tego dowiedziałam się niebawem, kiedy pan Eustachy wtoczył do kuchni jakieś wielkie tulejowate ustrojstwo, o którym wyrażał się pralka, a także jakąś skamieniałą bryłę w foliowym worku, o której wyrażał się proszek do prania. Wody nagrzeje na kuchni, aż do zawrzenia, instruował. A potem wszystko do pralki, a pralkę do prądu. Tu same białe jest, wskazał na górę bielizny pościelowej. To się nie namiesza. Ja z pola wrócę jak wczoraj. Panie Eustachy, strzeliło mi jeszcze do uba kiedy był już na progu. Nie wie pan przypadkiem, kto mieszka w tym starym dworze w Strugach? Eustachy zawrócił w miejscu z jeszcze bardziej marsową miną niż zwykle. Przypadkiem wiem. I lepiej niech się nie waży tam łazić. Bo co? spytałam zaczepnie. Bo psińco! warknął i wybrał się z powrotem. Ale panie Ustachy! zastąpiłam mu drogę. Jak mi pan nie powie, kto tam mieszka, to właśnie, że będę tam łazić. Z ciekawości. No, kto tam mieszka? uczepiłam się jego rękawa. Mafios. Kto? A bandyta taki. Mafioza nigdy w telewizorze nie widziała? Widziałam, ale jak to mafios? No czemu mafios? Oj, durna. Jednym ruchem strzepnął mnie z siebie jak pchłe. Miastowa niby, a taka durna. Gangster. Przemytnik. To robił się na złodziejstwie i siedzi tam teraz. Całą machinerię zawiaduje i tylko pieniądze liczy. Lepiej niech mu w paradę nie włazi, bo strzeli jak gęś. No dobra. Zgodziłam się całkiem już zbita z tropu. Nie będę. A czegoż mu się tak nagle o moje bezpieczeństwo rozchodzi? Hm? Wzruszyłam ramionami. Ten rosół był taki dobry, czy jak? Po wyjściu Eustachego wzięłam się z kopa do roboty. Obróciłam parę razy z wiaderkiem do umiejscowionej na podwórku pompki i nastawiłam na kuchni dwa wielkie gary wody. Sprawdziłam ogień i poleciałam do sklepu. Ile przecier pomidorowy? Wysapałam. E, proszę chwileczkę zaczekać. Mrugnęła do mnie ekspedientka. Mam do pani słówko. No i na co pani ten przecier? Spytała, kiedy zostałyśmy same. Eustachy pomidoróweczkę sobie zażyczył na wczorajszym rozole. No właśnie. To pójdzie pani do ogródka, zerwie pani ze cztery dojrzałe pomidory, zagotuje w małej ilości wody i przetrze przez durszlak. E, I już? Zapytałam zdumiona. I już. Hm, dzięki. Serdeczne jest pani, kochana. Wywdzięczałam się w przelocie i pogalopowałam dorzucić do ognia. Z pomidorówką uporałam się raptem w pół godziny. W oczekiwaniu na wrzątek postanowiłam się zapoznać z twórczością Daniela. Byłam teraz sama sobie niewymownie wdzięczna za to, że zabrałam ją ze sobą. Wybrałam jeden z dłuższych wierszy. Zatytułowany był Światowidzenie. Jaki ten świat zarazem prosty i zmącony. Tyle dróg chociaż tylko cztery strony, tyle dróg choć nóg i oczu dwoje, w nim złoto i purpura i ubóstwo moje, tyle do zrozumienia, a myśl tak ulotna, tyle jest do zrobienia, a chęć nieochotna, i widać dla mnie jest tylko ta jedna droga, splątana przez diabła, stworzona przez Boga. Jeden pchnął mnie przed siebie, drugi na mnie czeka bosko diabli rysunek marny szkic człowieka. Pozostałe utwory, które rzuciły mi się w oczy, miały przeważnie formę czterowiersza lub jeszcze krótszych, rymowanych sentencji. Miała mnie odparte wrażenie, że w każdym z nich zawierało się jakieś mgliste przeczucie końca, końca jego świata. Przebrzmiewała w nich też jakaś nieuchwytna tęsknota za spokojem, stabilizacją, a może nawet żal. Do losu. Czy jeszcze do kogoś. Wydawałoby się... Takie życie Daniel wybrał sobie sam, i że był szczęśliwy w tej wiecznej pogoni za pojedynczymi chwilami. Bo jego życie składało się z chwil, odrębnych, niepowiązanych z sobą jednostek czasowych, bez celu i ładu. Te wiersze rzuciły mi na niego całkiem inne światło. Bo może to nie był jego wymarzony styl życia? Może on po prostu nie umiał inaczej? A może nie mógł? Bulgotanie wody w garach szybko przywróciło mnie do mojej gospodarskiej rzeczywistości. Zalałam wrzątkiem całą bieliznę pościelową, a następnie, waląc w próg foliowym worem, sproszkowałam proszek. Wsypałam mniej więcej tyle, ile sypie zazwyczaj do automatu i załączyłam pralkę. Machina jęknęła z cicha i ruszyła do roboty, mieląc coraz szybciej swoją zawartość. Nie mam już, niestety, dla ciebie czasu, przeprosiłam Daniela zamykając książeczkę. Jak myślisz? Zwróciłam się do niego. Może by tak upichcić jeszcze coś nadprogramowo? Tak nam to dobrze idzie? W spiżarni znalazłam parę słoików z konfiturami. No to jesteśmy w domu, pomyślałam. O naleśnikach oczywiście. Poza tym, że zmuszona byłam usmażyć je na smalcu, wyszły nieźle. Do powrotu Eustachego pranie suszyło się na sznurach, a wyżerka utrzymywała temperaturę na skraju kuchni. Wzięłam w rękę książeczkę Daniela z zamiarem zajrzenia do niej raz jeszcze, ale na dźwięk otwieranej furtki upchnęłam ją z powrotem zapaskiem. I jak? – zapytał pan Eustachy, stając w drzwiach. – Z czym? – odparowałam pytaniem. – No, tak w ogóle. – A, tak w ogóle to? Proszę siadać, podaję do stołu. Pranie pewnie widział w ogrodzie, więc tego nie relacjonowałam, zaś co do kulinariów, mógł się przekonać organoleptycznie – Usiadłam ze swoim talerzem naprzeciwko, czekając na słowo komentarza. Pane ustachy spożywał jednak w milczeniu. Nie łaziła do dworu, przemówił wreszcie. N no co pan, kiedy? Oburzyłam się głośno. Pracowałam uczciwie cały czas. O, rzuciłam mu pod nos talerz z naleśnikami. Eustachy otworzył szeroko oczy i przyglądał się mojej popisowej potrawie, jakby nigdy czegoś podobnego nie widział. Następnie wziął jednego do ręki i z nabożną czcią w całości wpakował do ust. Uuu, dobre. Pochwalił w końcu, a ja odetchnęłam z ulgą. Nie jadłem takich od śmierci nieboszczki. Spojrzał na mnie tak jakoś wzruszająco. Dobre. Chwalił teraz po każdym kolejnym naleśniku. Dobre. Umówiwszy się z panem Leśniakiem na jutro, popędziłam przed siebie, narzekając w duchu na wczorajszą nieroztropność. Chyba mi się na mózg rzuciło. Gromiłam sama siebie, żeby umówić się z tym patafianem. Mój stosunek do faceta z wiśniowego samochodu był dziwnie dwubiegunowy. Z jednej strony magnetyzował mnie swoją urodą i jakąś częścią swojej osobowości, z drugiej zaś wpieniał mnie bezgranicznie. Dlatego też coś mnie teraz gnało ku niemu i hamowało równocześnie. Zastanawiałam się, czy będę ładnie wyglądała w sukience Malwiny i zarazem planowałam w myślach złośliwe odzywki. Suknia okazała się tak superanska, że zaparło mi dech w zziajanej piersi. Była w kolorze ciemno-czerwonego wina, dość wąska na cieniutkich ramionczkach. Od spodu podszyta była czymś lekkim i zwiewnym, zwisającym do łydek w dół w charakterze asymetrycznej, postrzępionej falbany. I jak? Malwina stała nad rozłożoną w sypialni kreacją i z zadowoleniem patrzyła na moją minę. No coś ty, przecież ja się w to nie wepchnę. Jestem dwa razy grubsza od ciebie! Na pewno podręci to cudeńko i nałapię trwałych plam. A, a w ogóle to jak ja wsiądę w niej na rower? Zasypywałam ją wątpliwościami. Cicho bądź durna, uspokoiła mnie. Łapy do góry. Malwina przebierała mnie jak dziecko, a ja marudziłam adekwatnie do sytuacji. Zobaczysz, że pęknie, w cyckach strzeli, no. Ja cię zaraz strzelę. Stój równo. Jednego kroku w niej nie zrobię, że już o rowerze nie wspomnę. Jezu Edwina, zamilczysz na chwilę i zabierz te włosy, bo chcę ci zapiąć suwak. I czego się ten facet tak mnie uczepił? Ja tego nie rozumiem. Ale ja rozumiem! Malwina wypchnęła mnie przed duże stojące lustro. Patrz! O, o! A, a gdzie jestem ja? Obejrzałam się za siebie zdumiona. To jesteś ty! Malwina uniosła moją rękę i pomachała nią do lustra. Patrywałam się w smukłą, opaloną dziewczynę o lnianych, rozjaśnionych słońcem włosach i chabrowych oczach, z czego oczy rozpoznałam jako swoje. Jak ja dawno nie przyglądałam się sobie, szepnęłam z niedowierzaniem. I nigdy nie wyglądałam tak dobrze. Jak to możliwe? Odwróciłam się do Malwiny. Bez moich kosmyków, diet oczyszczających, kuracji wodnych, alkoholowych libacji, fast foodów, torcików bezowych. Dorzuciła. No dobra, wskakuj do wanny, a ja sprawdzę, czy spakowałam wszystko. W łazience znalazłam płyn do kąpieli i uczciwy szampon z odżywką. Kiedy stałyśmy już obie w kuchni, gotowe do wyjścia, Zofia oglądała nas z uwagą. A Wacław siedział nad gazetą i udawał, że nie ogląda. No spójrz, Wacek, jakie mamy ładne dziewczynki. I nawet podobne jak siostry. Popatrzyłyśmy na siebie z pozorowanym obrzydzeniem ku uciesze wuja Malwiny. A toś im komplement powiedziała? Roześmiał się. Kobita to nawet sukienki nie lubi mieć podobnej, a co dopiero całą resztę? No to odezwała się Malwina, komu w drogę temu aviomarin. Wyszłam dyskretnie z chałupy, by nie ograniczać wylewności rodzinnego pożegnania, napomnień, obietnic i innych deklaracji. W stodole włożyłam pod sukienkę dżinsy, zawinęłam nogawki i wytoczyłam rower. A ty gdzie z tym badziewiem, damo od siedmiu boleści, pożegnana szczegółowo oraz detalicznie Malwina stanęła w drzwiach. No chyba nie sądzisz, że pójdę na piechotę. To on po ciebie nie przyjedzie, ham jeden? Ja sobie tego nie życzyłam. Nie potrzebuję go tu potem oglądać znienacka za każdym winklem. Patrz. Uniosłam ostrożnie sukienkę, zawiązując końce falbania z tego dołu na szyi. Zdejmę potem portki i gotowe. Malwina pokiwała tylko głową. A przystojny chociaż ten, Patafian? spytała. Jest tak przystojny, że należałoby go było zabić. O kurde jęknęła Malwina. Poważna sprawa. No to spadaj, ty też spadaj. Wsiadłam na rower, wyjechałam za furtkę, ale po chwili zawróciłam i dogoniłam zmierzającą w przeciwnym kierunku Malwinę. Uważaj na siebie w tej Warszawie, bo jakby to było jakieś śliskie i, i jakby potem się coś tobie, to to ja bym sobie... Chrzań się, siostro, trąciła mnie w ramię. I zasuwaj w końcu do tej Melisy, bo nie zdążysz portek zdjąć. A, i nie zabijaj faceta, bez lepszego powodu, krzyknęła jeszcze za mną. Rynek w wyjątkach był jak na złość ludny i ruchliwy. Na szczęście wejście do Melisy znajdowało się od strony podwórza. Tam też za kontenerem na śmieci udało mi się zdjąć dżinsy, doprowadzić się do ładu i zaparkować rower. Patafian już był. Siedział przy stoliku w głębi, wpatrując się uważnie w stronę wejścia. Kiedy poderwał się na mój widok, zdążyłam w ciągu tych paru kroków oszacować go dyskretnie. W zasadzie po raz pierwszy widziałam go w pozycji stojącej. To też pierwszą rzeczą, jaka rzuciła mi się w oczy, był jego wzrost. Trywialnie zwany słusznym, a mówiąc bardziej precyzyjnie, stało naprzeciw mnie jakieś 1,90 m zgrabnie zbudowanego chłopa. Miał na sobie oliwkową, sportową koszulę i jasne spodnie. Niesforny, zazwyczaj gąszcz brązowych włosów, upiął nawet w grzeczną kitkę. Stał teraz naprzeciw mnie jak kolumna Zygmunta równie dynamiczny i równie wymowny. No co jest? zagaiłam niezobowiązująco, sprawdzając jednocześnie, czy aby na pewno opuściłam sukienkę. W witam. wydukał w końcu i pocałował mnie w rękę. Nie wierzyłem, że pani przyjdzie. Wygląda pani. Wygląda pani. Widziałam się dziś z sobą w lustrze, proszę pana. Przerwałam mu jakiś w bólach rodzący się komplement. Czy możemy usiąść? Patafian stracił najwyraźniej cały swój rezon i zachowywał się co najmniej dziwnie. Do, oczywiście, podsunął mi krzesło. A, a tak w ogóle mam na imię Julian. Fajnie, ucieszyłam się. Ja mam podobnie. Ma pani na imię Julia? zdziwił się. Nie, podobnie głupio Edwina. Julian uśmiechnął się pod nosem i podał mi kartę. Czego się napijesz? A może jakieś lody albo deser? Wodę mineralną poproszę, oznajmiłam. Uświadomiłam sobie, że nie mam przecież kasy, a skoro miał za mnie zapłacić, nie będzie miał dużo do wypominania. Byłam już kiedyś na takiej wykwintnej kolacji, którą facet usiłował potem odebrać sobie w naturze. Tylko wodę? Julian popatrzył na mnie niepewnie. A może jakiś koniak, wino? Dziękuję, prowadzę. Y Przyjechałaś samochodem? Nie. To to co prowadzisz w takim razie. A co to ma do rzeczy, niczego nie wolno prowadzić po alkoholu. Julian odłożył kartę i znowu zaczął się we mnie wgapiać. Jesteś zaczął po chwili. Dlaczego u jasnej anielki cały czas usiłujesz mnie poinformować, jak wyglądam i kim jestem? To akurat wiem. Spotkaliśmy się tu chyba dla innego rodzaju informacji, wnerwiłam się z lekka. Im bardziej Julian mi się podobał, tym większą budził we mnie agresję. Byłam przekonana, że jest świadomy swoich męskich atutów i ściągnął mnie tu dla łatwego łupu. Cała ta historia z dworem była jedynie pretekstem i to było jasne jak słońce. Jedno tylko mnie dziwiło. Dlaczego uparł się akurat na mnie? Nie sądzę, żeby mógł mieć jakiekolwiek problemy z zarwaniem całkowicie dowolnej dziewuchy. Tak, pamiętam po co się tu spotkaliśmy. Na jego twarzy przez ułamek sekundy pojawiło się ledwo dostrzegalne uczucie przykrości. No to słucham. Złożyłam ręce pod brodą. Wiesz, dokąd prowadzi ten trakt? Nie pozwolę sobą manipulować, do cholery. Pomyślałam. Jestem nieufna i podejrzliwa. Wiem, odparł patrząc mi w oczy. Tam dalej jest odrestaurowany stary dwór. A wiesz może, kto tam mieszka? Dlaczego to dla ciebie takie ważne? Wpatrywał się we mnie z coraz większą uwagą. Ważne? A tak sobie, z turystycznej ciekawości. Z turystycznej. Poczułam niejasno, że role zaczynają się odwracać. I teraz ja staję się bardziej niewiarygodna dla niego niż on dla mnie. Bo dorzuciłam niemal zgodnie z prawdą. Słyszałam już trzy wersje na ten temat, a każda bardziej upiorna od poprzedniej. Julian zamówił dwie wody mineralne, nie zwracając uwagi na cielęcy wzrok kelnerki. O, a co słyszałaś, jeśli można wiedzieć? O facecie, który dorobił się na cebuli, o hrabim wampirze i o szefie mafii. No to w zasadzie znasz prawdę uśmiechnął się. Jak to? Wszyscy trzej tam mieszkają razem? Nie. Dwór jest własnością hrabiego, który się dorobił, ale nie na cebuli, tylko na nieco poważniejszych interesach. Naprawdę, skąd wiesz? Kelnerka przyniosła wody i zawisnęła biodrem na ramieniu Juliana, mierząc mnie zawistnie. E, dziękuję, to wszystko, zwrócił się do niej, kompletnie ignorując jej nachalne awanse. Chciałaś to się dowiedziałem, wzruszył ramionami. Tak? To czemu on się tak obwarował, nosa z tej swojej posesji nie wyściubia i traktuje miejscowych jak niegodne siebie łachudry? Julian wytrzeszczył na mnie oczy. A? Tego nie wiedziałem, ale. Może to miejscowi wściubiali nos do niego, więc się trochę wyizolował? Julian, znasz tego faceta, tak? Mierzyliśmy się przez chwilę wzrokiem. Nie, odpowiedział po chwili. Nie znasz? Nie powtórzył i zapalił papierosa. Skoro powiedziałem już wszystko, co wiem, to może zmienimy temat? Skoro powiedziałeś już wszystko, co wiesz, to może ja już pójdę. Poznajmiłam, wstając od stolika. Julian przytrzymał mnie za rękę. Zaczekaj chwilę poprosił. Tylko chwilę tak? Od początku, kiedy tu weszłaś, próbowałem powiedzieć ci coś miłego. Poderwałam się na nowo, ale tym razem Julian przytrzymał mnie mocniej. Posłuchaj. Już jak zobaczyłem cię pierwszy raz na tej szosie z plecakiem, zrobiłaś na mnie ogromne wrażenie mówił cały czas, ściskając mój nadgarstek. A dziś, jak tu weszłaś, dosłownie zamurowało mnie na twój widok. Widywałem cię wcześniej wiele razy i za każdym razem. Jesteś niesamowita, Edwino piękna, inteligentna, z poczuciem humoru i, i, i taka inna. Nie chcę ci prawić banałów, ja wiem, jak to wygląda bubek i playboy, jak mnie nazwałaś, uganiający się za krótką, niezobowiązującą przygodą, ale to całkiem nie tak. Rozumiesz? Rozumiesz. Podniósł wreszcie głowę i zmusił mnie, żebym na niego również spojrzała. Chwilami przekonywało mnie nawet to, co mówił, i nie wiem, czy mu wierzyłam, czy tylko chciałam wierzyć. Siedziałam więc teraz bez słowa i trawiłam w sobie cały ten monolog. W porządku, odezwał się znowu, wiem, że nie robię na tobie dobrego wrażenia i szczerze mówiąc, wcale się temu nie dziwię, ale. Proszę, przemyśl to sobie i daj mi szansę. Będę na ciebie czekał jutro. W tym miejscu, gdzie się spotkaliśmy pierwszy raz. Od osiemnastej do oporu. Teraz puścił moją rękę. Wstałam i wyszłam bez słowa. Zaczaiłam się za kontenerem i czekałam, aż wyjdzie z tej knajpy. Kiedy upewniłam się, że całkiem odjechał, zabrałam rower i ruszyłam w swoją stronę. Stwierdziłam z ulgą, że Julian udał się w przeciwnym kierunku. Co jest do cholery Daniel? Chyba nie przyjechałam tu, żeby wikłać się w jakieś melodramaty. Przemawiałam do niego w myślach. Tak mnie pilnujesz? No? Jak się zajmę romansami, to pewnie odechce mi się tropienia twojej sprawy. I co ty na to? W tym momencie poczułam delikatne muśnięcie w ramię. Odebrałam je jak jakiś pieszczotliwie uspokajający gest. To na pewno tylko wiatr, stwierdziłam trochę wbrew sobie. Drałowałam teraz pełna rozterek. Jednocześnie plątała mi się po głowie sprawa mojego ojca i cały ten Julian. Bo skąd tu taki facet? Zastanawiałam się. Turysta? Nie. Tacy faceci nie spędzają wakacji w zapadłych dziurach. No więc co? Mieszka tu? Pracuje? Muszę go następnym razem o to wszystko podpytać. E, jakim następnym razem? Zgromiłam się natychmiast. W życiu tam nie pójdę. Gołym okiem widać, że to jakiś zbój i krętacz. No chociaż to, o czym mówił na końcu, coś we mnie drgnęło na wspomnienie tych słów, tchnęło szczerą prawdą. Może rzeczywiście bokiem mu już wyszły te lgnące do niego panienki? Być może na ich tle taki egzemplarz jak ja rzeczywiście jest dla niego pociągający? Głupia jesteś, Edwino. Zgromiłam się i dodałam gazu. Do domu dojechałam dokładnie zgnębiona i głodna jak wilk. Przebrałam się szybko w łazience, a wujostwo Malwiny, widząc moje nikłe zainteresowanie rozmową, zostawiło mnie subtelnie w spokoju. Postanowiłam zaszyć się w swoim barłogu i przewegetować tak do rana. Żołądek jednak ssał mnie nieznośnie i nie pozwalał zmrużyć oka. Zresztą godzina nie była jeszcze do spania. Przetrzepałam dokładnie plecak w poszukiwaniu jakichś zawieruszonych drobnych. Niestety, wydłubałam jedynie złoty pięćdziesiąt. Rano mogłabym kupić za to pół chleba, albo ze dwie bułki, ale teraz... Obmacałam także dokładnie wszystkie ciuchy z kieszeniami i nic tego nizowego tam, gdzie najmniej się spodziewałam, znalazłam całe pięć złotych. Siedziało sobie w maleńkiej kieszonce bawełnianej bluzki. Dzierżąc teraz w garści całą furę kasy, pobiegłam do sklepu. Nabyłam dużą paczkę krakersów, landryny i wodę mineralną. Taki zestaw powinien skutecznie zamulić mi żołądek, pomyślałam. Wracając, zastanawiałam się, skąd u mnie taka piątka. Nie zwykłam nigdy przecież nosić pieniędzy po kieszeniach. Już miałam podejrzewać Daniela o jakąś nadprzyrodzoną interwencję, kiedy nagle stanęła mi przed oczyma żebraczka z dzieckiem na ręku. Zostałyśmy wtedy obydwie jednakowo potraktowane przez jakąś starszą babinę. Boże mój! pomyślałam ze zgrozą. Jakże to wtedy wszystko inaczej wyglądało? O mały włos nie wrzuciłam wtedy tej monety do kosza, a teraz wydałam ją dokładnie z jej przeznaczeniem, czyli na głodowy posiłek. Paradoksalnie wcale nie zatęskniłam za tamtym swoim życiem. Odczułam nawet swego rodzaju ulgę, że wydałam ten wdowi grosz z autentycznej potrzeby. Edwino, usłyszałam ciche nawoływanie, kiedy już ładowałam się na swoje łoże. Bardzo jesteś zmęczona? Można wejść do ciebie? Proszę, pani Zofio, zapraszam na ciastka krzyknęłam w dół. Wszystko w porządku u ciebie? Spytała, opędzając się od moich krakersów. Taka jakaś smutna wróciłaś. Nie, nie, wszystko dobrze jak najbardziej zapewniałam. A jak się spotkanie udało? Sięgnęła jednak po ciastko. No właśnie westchnęłam. Sama nie wiem. Dlaczego? Nie podoba ci się ten chłopak? Podoba mi się pani Zofio, nawet bardzo. I jakiś nieokresany był, czy coś takiego? Uraził cię czymś? Ale skąd był? Ułożony jak w wojskowe gacie. Ups, zasłoniłam ręką usta, ale Zofia roześmiała się tylko. No więc w czym rzecz? On jest jakiś dziwny. Czyli? Nie wiem. Chyba jest tak ogólnie za fajny. Aż niemożliwe. Umówiliście się jeszcze raz? On się umówił. Powiedział, że będzie czekał. Nie chcę się wtrącać w Twoje sprawy, zaczęła ostrożnie Zofia, ale ja bym na Twoim miejscu poszła na to spotkanie. Skoro sprawia wrażenie porządnego i uczciwego, to w czym rzecz? Sama przyznasz, że to trochę nietypowe unikać chłopaka, dlatego że jest fajny. A może on po prostu jest fajny? Nie chcesz się o tym przekonać. A wie pani, myślę, że w końcu i tak bym poszła. Tak mi się wydaje, bo to takie dziwne uczucie typu, chciałabym mi się boję. Rozumie pani, szkoda, że nie ma Malwiny. Ciekawa jestem, co ona o tym sądzi. Jeżeli chodzi o twojego adoratora, to tego rodzaju wątpliwości naprawdę dobrze rokują. Zdecydowanie bardziej niebezpieczny jest bezkrytyczny entuzjazm, westchnęła. A co do Malwinki, to. Bardzo się cieszę, że ma taką przyjaciółkę jak ty. Zofia uścisnęła moją rękę. Chyba czuła się tutaj trochę samotnie. Jakby nie panujący w stodole półmrok, ciotka Malwiny dostrzegłaby na moim obliczu krwisty rumieniec. Gdyby tylko wiedziała, że ten jej pobyt u nich to moja sprawka. Zawalone studia, rozłąka z rodziną i Bóg wie, co jeszcze. No, śpij dobrze. Zofia przytuliła mnie na odchodnym. I nie zrozum mnie źle, ale. Może to jakiś naprawdę wartościowy chłopak? Ja myślę, że ci się w końcu ktoś taki należy. Nieprawda, nie należy mi się wtuliłam głowę w chustę pani Zofii i rozryczałam się jak dziecko. Oj, Edwino, Edwino, westchnęła. Co ty pleciesz? Oboje z Wacławem jesteśmy pełni podziwu dla ciebie. Pracujesz ciężko na swoje utrzymanie, sypiasz w tej szopie, jesteś honorowa, uczciwa i odważna. Mało kto w twojej sytuacji dokonałby takiego właśnie wyboru. Zofia delikatnie nawiązała do moich rodzinnych problemów. Słysząc to, rozryczałam się jeszcze bardziej. Nie dość, że czułam się dziś jak ostatnia wywłoka, pani Zofia wbijała mnie w dodatkowy dół tymi niesłusznymi awansami. Przepraszam, wyszeptałam zmieszana. Chyba wywołałam niepotrzebne wspomnienia. Pójdę już! Uścisnęła mnie mocno. Dobrej nocy! Uściskałam ją z całej siły i wgramoliłam się pod pierzynę. Jaka dobra ta Zofia! Pomyślałam, tak całkiem z niczego dla obcej dziewuchy. Głupio mi było, że tak bardzo się myli co do mnie. Owszem, wywołała u mnie wspomnienia, ale zupełnie innego rodzaju. Teraz znowu pomyślałam o Malwinie by dojść tym tropem do mojego ojca i wypadku Daniela. Liczyłam na to, że czegoś się dowie na ten temat. Za dużo było w tym wszystkim przypadków wskazujących na niego. Bardzo, bardzo nie chciałam, żeby moje przypuszczenie się potwierdziło, ale jeżeli tak, nie wiedziałam jeszcze, co z tym wszystkim zrobię, ale coś zrobię. Tego byłam pewna. Muszę to rozwikłać. Po to przecież tu jestem. Daniel na mnie liczy. Trochę niezręcznie czułam się w obejściu wujostwa Malwiny bez niej samej. Przemknęłam się więc tylko do łazienki, pozdrawiając ich grzecznie i pojechałam do Eustachego. Dziadek był mrukliwy jak zawsze, ale muszę przyznać, że do tej pory złego słowa mi nie powiedział, jakby nie liczyć durnych miastowych. Na śniadanie znowu zrobił jajecznicę, a na obiad zażyczył sobie kartoflankę i naleśniki. Sprawiło mi to jakąś dziwną przyjemność i nie tylko dlatego, że potrafiłam zrobić je z zamkniętymi oczami. W zasadzie tyle tylko miałam na dzisiaj obowiązków, więc postanowiłam dodatkowo wyszorować podłogę w sieni i umyć wszystkie drzwi. Wczorajszy nastrój zalegał mi ciągle na psychice, więc wszystko szło mi jakby oporniej. Mimo satysfakcji, że cały obiad udało mi się upiścić bez pomocy sklepowej, nie zelżał ani na moment. Perspektywa randki z Julianem też wywoływała we mnie odczucia jakby nieadekwatne. Pan Eustachy po powrocie z pola spoglądał na mnie częściej niż zwykle. Po raz pierwszy nawet podziękował po ludzku za obiad, a przy wyjściu wepchnął mi w rękę dziesięć złotych. Przyjęłam banknot bez oporów, z poczuciem, że jeszcze nigdy nie zarobiłam tak uczciwie żadnych pieniędzy. Po powrocie wlazłam prosto do stodoły i siedząc na moim posłaniu zamyśliłam się głęboko. Przeleciały mi przed oczami rozmaite sceny z życia, Edwiny dwoistej, mnie tatusiowej i mnie mamusiowej. Potem zobaczyłam ostatnie migawki z mojego własnego życia. Tę nieoczekiwaną wędrówkę Malwinę, Eustachego, siebie, zamieszkującą w tutaj stodole i wszystko razem wydało mi się kompletnie bez sensu. Nie chciało mi się wierzyć, że ja to ja. I co się to porobiło, Danielu? Spytałam cicho, bo porobiło się no nie. Ech, zjadłabym jabłko. Zamarzyło mi się nagle. Edwinko, usłyszałam z dołu głos pani Zofii. Jesteś? Jestem, otrząsnęłam się szybko. Nie widziałam nawet, kiedy weszłaś, stęknęła, wdrapując się na górę. Przyniosłam ci kilka papierówek. Spójrz, jakie piękne! Ułożyła cztery wielkie jabłka na kocu. Wytrzeszczyłam na nie oczy. I uznałam to za swego rodzaju przesłanie od Daniela. Właśnie miałam straszną ochotę na jabłko. Dziękuję. Zawsze możesz pójść pod drzewo i się poczęstować, ale ja z nieco inną sprawą. Gdybyś. Pani Zofia spojrzała na mnie lekko skonsternowana. Gdybyś miała zamiar pójść na to spotkanie, to Malwinka nie miałaby z pewnością nic przeciwko skorzystaniu z jej szafy. Dziękuję, ale nie zamierzam się stroić. Oznajmiłam, oglądając uważnie soczysty owoc. Tak pójdę jak jestem. Pani Zofia otaksowała mnie zdziwionym spojrzeniem. Wbiłam w końcu zęby w największą papierówkę, która okazała się być równie smaczna co dorodna. No bo, skoro rzekomo zachwyciłam go akurat wtedy, kiedy wyglądałam jak górnik wracający z szychty, to spodoba mu się i taka, prawda? Prawda, roześmiała się Zofia. Może to i całkiem niegłupi pomysł? Może tymczasem zajdziesz do nas, co? Zrobię kawę, pooglądamy telewizję. Nie, dziękuję. Posiedzę sobie tutaj, jakaś taka niepozbierana jestem ostatnio. Dobrze się czujesz? spytała z niepokojem. Tak, całkiem dobrze. Jutro wróci Malwinka, to już ona cię rozkręci. Pani Zofia poklepała mnie po ręce i zostawiła samą. No właśnie, Malwinka. Pomyślałam z lękiem, I jakież mi ona wieści przywiezie? Gdyby miała telefon, z pewnością już z dziesięć razy bym ją odpytała z przebiegu spraw. A tak ani ja do niej, ani ona do mnie. Wujostwo nie posiadało bowiem telefonu w ogóle. Miałam jakiś dziwny zalążek handry i próbowałam się dokopać jej przyczyn. Zagarnęłam z myśli wszystkie moje bolączki i poddałam je analizie. Z pewnością ojciec był zdecydowanie na pierwszym miejscu, a Julian na ostatnim. A co było pomiędzy? Wsłuchiwałam się w siebie, próbując dotrzeć do prawdziwego źródła mojego samopoczucia. I chyba dotarłam. Uświadomiłam sobie teraz różne obawy i lęki, z których główna nosiła tytuł, Co dalej? Na razie żyłam sprawą Daniela i to dodawało mi napędu do działania. Ale jeśli uda mi się w końcu tę szaradę rozwikłać, to co dalej właśnie? Dokąd pójdę? Gdzie zamieszkam? Z czego będę żyła? Zapatrzyłam się bezmyślnie przed siebie, nie znajdując żadnej odpowiedzi na te pytania. Gdyby była Malwina. Postanowiłam uciec z tym myślą. Udałam się więc do łazienki wujostwa w celu umycia włosów. Sądząc z dochodzących z sypialni odgłosów, pani Zofia oglądała telewizję, a pan Wacław pochrapywał z cicha. Starałam się zachowywać bezdźwięcznie. I w co ja się znowu pakuję? Medytowałam, chlustając wodą na potylicę. Że też nie mam żadnego dojścia do komputera. Może by mi to Daniel jakoś w swoich chińszczyźnie wyjaśnił. A może wyperswadowałby mi tego Juliana? Kiedy chciałam zwiać z wyjątek, zaprotestował przecież. Ba, nie wypuścił mnie stąd, a teraz nic? Jeśli tu jesteś, odezwałam się do niego w myślach. Zajmij się mną jakoś intensywniej. W końcu cały czas próbuję prostować twoje ścieżki. Nie pozwól więc, żebym wykrzywiła swoje. Rozejrzałam się uważnie po całej łazience, próbując wyczaić jakikolwiek odzew z jego strony, jakiś nieuzasadniony ruch, czy choćby powiew, i nic. No to jak? Idziemy? upewniłam się. No dobra, to idziemy, tylko nie miej do mnie potem pretensji. Na spotkanie postanowiłam pójść pieszo, żeby zdążyły mi po drodze wyschnąć włosy. Maszerowałam, wyśpiewując pod nosem wszystkie znane mi piosenki, najczęściej tylko we fragmentach. W ten sposób chciałam utrudnić głowie dostęp do marudnych myśli. Rzuciłam okiem na zegarek, było już po siódmej. Wiśniowy samochód stał jednak na skraju drogi. Julian siedział wewnątrz z zamkniętymi oczami i w słuchawkach na uszach. Zastukałam w szybę. Jesteś, ucieszył się, wyskakując z auta. Myślałem, że nie przyjdziesz. Jak widać, dokąd pojedziemy? Bo chyba masz jakiś koncept. Nie umiałam pohamować swoich małych zaczepek. Owszem, mam. Zrobimy sobie piknik. Odparł niezrażony i otworzył mi drzwi. Czy mógłbyś dziś jechać po ludzku? zaproponowałam. Nie mogę zginąć przed końcem tygodnia. A potem już możesz? spojrzał na mnie ciekawie. Potem to nawet byłoby wskazane. Julian popatrzył na mnie tak, jakby nie do końca potraktował moje słowa jako żart. Co z tobą, Edwino? Chwycił mnie za rękę. Trzymaj te kierownice w takim razie, dobrze? Dobrze, to jeszcze tylko kawałeczek. Powiedział, nie wiadomo po co i zwolnił trochę. Po chwili zboczył z głównej drogi i wjechał w coś w rodzaju dzikiego parkingu. To tu, powiedział, to znaczy nie tu, tylko kawałek dalej, pomożesz mi? Skinęłam głową, skutkiem czego zostałam obładowana dwoma koszami. Julian zaś wytargał z bagażnika dwa składane krzesła, stół i jakieś płaskie kartonowe pudła. Czy ty zamierzasz umeblować las? Spytałam krytycznie. Nie ma tu trawy do siedzenia, czy jak? Jest. Julian popatrzył na mnie z wahaniem. Mam też koc, ale. No to dawaj ten koc, jeśli umiesz siedzieć na ziemi a ten wypoczynek zostaw, ok? A, a co masz w tych pudłach? Grill. A w koszykach? Pieczywo, sery, szynkę, ciasto, kawę, wino i no, różne takie. Więc zostaw te pudła też, wystarczy. Julian wykonał posłusznie wszystkie moje zalecenia. Chciałem ugościć cię godnie na łonie natury, powiedział odgarniając mi włosy z policzka. Wilgotne. Już jest godnie, zaraz wyschną. Kawałek dalej była przepiękna polanka z kupą kamieni. Nie ta ze zdjęć Daniela, ale zupełnie podobna. – Czy to jest grób skrzynkowy? – spytałam, podchodząc bliżej. – Nie, to jest palenisko. E, interesują cię takie rzeczy? – Nieszczególnie, ale widziałam kiedyś coś podobnego, tylko że to był grób. Julian krzątał się wokół koca, a ja plątałam się dookoła. – Co z tobą? – zapytał w końcu. – Masz jakiś problem? Nie, podobnie jak ty. O, a po czym tak sądzisz? Po pozorach, odpaliłam. A może jednak masz jakiś, co? Nie mam podobnie jak ty, Julian mocował się z butelką. W każdym razie proponuję, żebyśmy napili się wina. Dziś chyba niczego nie prowadzisz? Owszem, prowadzę, stwierdziłam, wyciągając nogi na kocu. Frywolny tryb życia. Siedzę w krzakach z całkiem obcym facetem. Wiesz co? Julian przestał na chwilę majstrować przy butelce. Na początek chciałbym, żebyś przyjęła do wiadomości, że nie mam wobec ciebie żadnych złych zamiarów, m? tylko same dobre. No cóż, jak zwał, tak zwał. No, nareszcie jesteś sobą ucieszył się Julian, wznawiając zabawę korkociągiem. Westchnęłam, zabrałam mu butelkę i jednym zgrabnym uderzeniem w dno pozbawiłam ją korka. Skąd ty to umiesz? zapytał lekko zszokowany. Nie wiem. Ja w ogóle dużo umiem, ale nie wiem skąd. I świetnie gotuję. Nie wątpię. Julian rozlał wino do jednorazowych kubków. To za twoje kulinarne zdolności. Znając swój niepohamowany ozór po nadużyciu, postanowiłam na tym jednym poprzestać. A nuż zacznę mu się zwierzać, smarkając w ręka w koszuli. Wiesz co? Rozejrzał się dookoła. Jak się ściemni, rozpalimy sobie tutaj ognisko. Nie sądzisz chyba, że zamierzam tkwić tu do nocy? Doraźnie pozbawiłam go złudzeń. Dobrze, w takim razie zawiodzę cię do domu, kiedy tylko zechcesz. Zawieziesz mnie tam, skąd mnie zabrałeś. Uściśliłam. Ale ze mnie Wreda? Pomyślałam z wyrzutem. Facet się stara, jest miły, uprzejmy, wręcz nadskakujący, a ja mu tylko szpilę zasadzam. Postanowiłam trochę się okiełznać i uśmiechnęłam się nawet nieznacznie. Mam jeszcze coś do załatwienia po drodze, dorzuciłam łagodniej. Dobre wino. Fajnie tu w ogóle. Nadrabiałam intensywnie. Cieszę się. Julian uścisnął moją rękę, a ja stoczyłam ze sobą bój, żeby jej gwałtownie nie wyszarpnąć. Przysunęłam się nawet nieco bliżej i oparłam o niego nieznacznie, a on objął mnie ramieniem. Jesteś piękna, Edwino, wiesz? Powiedział cicho, z ustami w moich włosach. Zagryzałam wargi, żeby znowu czegoś nie wypalić, bo całkiem fajnie mi się tak siedziało. Czułam za plecami jego mocny tors, umięśnione ramiona i było mi jakoś tak bezpiecznie. Coś we mnie szeptało, że to niedobrze tak siedzieć z obcym chłopem w środku lasu, a coś innego z kolei krzyczało, że owszem, bardzo dobrze. Julian, przypomniałam sobie swoje postanowienie. A co ty tu właściwie robisz? Mieszkasz tu? Tak, odpowiedział z wahaniem. Kupiłem tu dom, tuż za wyjątkami, ale cały czas go remontuję. Pracujesz gdzieś, tu w okolicy? Nie, teraz nie pracuję, chwilowo. To dlaczego w takim razie nie zaprosiłeś mnie do siebie? Julian roześmiał się głośno. Jakoś bym się chyba nie odważył, mam wrażenie nawet, że byłbym w stanie przewidzieć twoją reakcję, a poza tym mój dom nie nadaje się jeszcze do podejmowania gości. Pokażesz mi go kiedyś? Choćby z daleka? Julian nie odpowiedział od razu. Gładził mnie po włosach, po policzku, po ramieniu. Mam nadzieję, że kiedyś tak. No ale jak ja mam cię odwiedzić, skoro niczego o tobie nie wiem? Rzuciłam z pretensją. Jesteś jakiś taki niejasny, zawiły i tajemniczy. W przeciwieństwie do ciebie, prawda? Ty jesteś dla mnie przejrzysta jak szklanka. Mam jakieś dziwne wrażenie, że nie byłabyś zadowolona, gdybym zaczął zadawać Ci podobne pytania. Julian miał niestety świętą rację. Nie miałam prawa domagać się od niego szczegółowych relacji na swój temat, bo gdyby zagaił mnie o cokolwiek, dowiedziałby się pewnie wszystkiego, w tym ani jednego słowa prawdy. On był przynajmniej szczery, mówił to, co chciał, albo nie mówił wcale. Przepraszam, bąknęłam niechętnie. Sera? Podsunął mi pod nos tackę z całą ich rozmaitością. Mm, dobry, przyznałam. Spróbuję jeszcze tego. Napchałam sobie usta dawno niewidzianymi przysmakami. Podjadałam to i owo, pilnując, by nadmiernym obżarstwem nie zachwiać swojego wizerunku leśnej boginki. Dlaczego nosisz długie włosy? Nie przeszkadza ci to? Znalazłam sobie pretekst do zanurzenia palców w jego ciemnych, sięgających ramion lokach. Ty masz przecież o wiele dłuższe. Zaśmiał się. A noszę tak, bo lubię. Jeśli jednak jesteś innego zdania, jutro zobaczysz mnie ostrzyżonego na jeża. Nie, nie! Zaprzeczyłam szybko. Tak jest yy, ciekawie. Mogę ci coś powiedzieć? Julian niemal przemocą dolał mi winę do kubka. Nie. Czemu? Zdziwił się. Przecież nie wiesz, co mam do powiedzenia. No to mów. Czułam, że już szumi mi w głowie. O ile nie będzie to z gatunku komplementów bądź wyznań, no? Ach, no to nic już w takim razie. A mogę cię o coś zapytać? dotknął delikatnie moich ust. Nie. Czemu? To nie była odpowiedź na pytanie, czy możesz mnie o coś zapytać. To była odpowiedź na to, o co miałeś mnie zapytać. Chodźmy już. Przepraszam, już nie będę. Julian szybko cofnął rękę. Nie o to chodzi. Wstałam powoli. Po prostu muszę już wracać. Dobrze. Julian niechętnie spojrzał na zegarek. Spotkasz się ze mną jutro. Przyjadę po ciebie rano i pojedziemy dokądś na cały dzień. Nie rano nie mogę. Pomagałam mu zbierać prowiant do koszyków. Jeśli już, to tylko taka pora wchodzi w rachubę. A ja na wszelki wypadek będę czekał na ciebie o dziesiątej, tam gdzie dzisiaj. A jak nie przyjdziesz, to będę o osiemnastej. Dobra, zgodziłam się, bo moje protesty były i tak bezcelowe. Czekaj, jak chcesz.